Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mateusz. Witam w Domowej Akademii Marzeń wraz z Fundacją Mam Marzenie. Zabawa paluszkowa. Zabawa paluszkowa według pana Krzysztofa Sąsiadka. Dwie ręce, 10 palców. Na początek zobaczcie, jak to będzie wyglądać finalnie, a za chwilę będziemy się wspólnie tego uczyć. Zaczynamy. Ja 10 palców mam, na pianinie gram. Ja 10 palców mam, na bębenku gram. Ja 10 palców mam i na trąbce gram. Ja dwie ręce mam i zaklaszczę wam. Tak właśnie będzie wyglądało to w przyspieszeniu. A teraz nauczmy się wspólnie słów. Na początek ja będę mówił konkretny wers, a wy będziecie powtarzać u siebie w domu przed telewizorem lub komputerem. Pierwszy wers zaczyna się w ten sposób. Ja 10 palców mam. Teraz wy. Następnie na pianinie gram. Ja 10 palców mam. Na bębenku gram. Teraz wy. Ja 10 palców mam. I na trąbce gram, ja dwie ręce mam i zaklaszczę wam. To są słowa naszego wierszyka według pana Krzysztofa Sąsiadka. Teraz znamy już słowa, za chwilę będziemy ćwiczyć je wspólnie. To teraz tylko i wyłącznie ruchy. Sprawdźcie. Na początek pokazujemy dłonie i ruszamy palcami. Kolejnym elementem jest tylko palce, uderzają w nasze kolana. Później znów tylko i wyłącznie pokazujemy dłonie i ruszamy palcami. Następnie całymi dłońmi uderzamy w kolana. Możemy to robić naprzemiennie. Kolejny ruch to są pokazanie palcy i gramy na trąbce. I już ostatnie dwa wersy, pokazanie całych dłoni i zaczynamy klaskać. Ok, mamy to. Zobaczymy, jak wam pójdzie z wierszykiem. Ja 10 palców mam, na pianinie gram. Ja 10 palców mam, na bębenku gram. Ja 10 palców mam i na trąbce gram. Ja dwie ręce mam i zaklaszczę wam. Dziękuję wam bardzo za uczestnictwo w Domowej Akademii Marzeń. Mam nadzieję, że wierszyk i zabawa paluszkowa zagości u was w domach na dobre. Dajcie znać w komentarzach pod tym postem, jak wam poszło, czy poradziliście sobie z tym zadaniem. Do zobaczenia!